Witam. Dzisiaj chciałem przedstawić dwie nowe pary z hodowli. Jest to pierwsza z par, to jest para Patagonek. Jest to para młoda. Ptaki posiadają DNA. Po lewej stronie jest samczyk. Po prawej jest samiczka. Więc jest to para młoda, więc no nie miało nic jeszcze. Więc u mnie, mam nadzieję, będą fajnie owocowały. Postanowiłem, że kupię sobie jeszcze patagonki, dam im szansę, bo jak już ktoś wie, ci starsi widzowie, miałem kiedyś patagonki, no ale zmieniłem je za lory, te tęczowe, co mam, więc taka zmiana doszła, a teraz no, udało się kupić młodą parę, więc no, no powiem tak, że po prostu nie były w jakichś kosmicznych pieniądzach, więc się skusiłem. No i tak to właśnie jedna para wygląda, więc to są patagonki, konura patagońska, jedne z głośniejszych ptaków, więc no znowu zaczęło być głośno. Teraz następna para to jest para Aleksandrat Wielkich. Są już u mnie dość sporo, bo są już ponad chyba około 3 tygodni są. No i trochę już tutaj no, nademolowały. Staram się zrobić tak, żeby miały jak najlepiej, ale no kantówki im bardzo spasowały. Lubią sobie poniszczyć. No i pierwsza taka tutaj łata, która dostała dość porządnie, to jest ta, bo aż ją tutaj całą rozdemontowały. Więc no jest bardzo ciekawie. Tam w tyle całe wszystko poniszczyły. Tam też ta cała łata jest poniszczona. No, no jest no, nie fajnie, no ale no cóż poradzić. Dostały teraz taką kantówkę po prostu, którą miałem. Zawiesiłem im to, no to nie głównie jako huśtawka, głównie po to, żeby sobie mogły to podziobać, to zniszczyć, już mi na tym nie zależy. Chcę, żeby się odciągły, chcę, żeby się właśnie na takim czymś skupiły, a nie na tych, które stanowią wolierę, no bo to nie fajnie, jakby tak to będą dalej niszczyć. Muszę to jakoś odreperować. Tam jest siatka, bo no, spasowało im to. Nie wiem, czy będzie widać, ale w lewym górnym rogu jest, zrobię teraz zbliżenie, jest taka dziura. Przychodzę do woliery, patrzę, a tam sobie postanowiły zrobić taką dziurę. Więc no musiałem szybko zareagować, zabiłem to na szybkiego siatką, żeby no to było, żeby to jakkolwiek wyglądało. Znaczy no, żeby no, wyglądać to nie będzie na pewno ładnie, bo to nie jest zrobione profesjonalnie. Zrobione to jest po to, żeby nie zniszczyły mi tego do reszty. Dostały różne nowe gałęzie. To ich zbytnio nie interesuje. Interesuje ich właśnie kantuszki, bardzo interesują. Więc no, będę musiał jakby im zakładać no, nowe takie huśtawki będę, bo no jak robiłem woliery, to jest takich odpadów dość sporo, więc mają różne grubości. Tu jest jedna z grubszych, są jeszcze inne, są właśnie takie 3x3, więc no sobie rozpracują bardzo ładnie. W tyle mamy samczyka, jest to samiec młody, on będzie miał w tym roku, no w tym co jest teraz rok, to będzie miał 3 lata chyba albo 4, więc no będzie można już je do lęgów. Za to samica jest dorosła, samica prawdopodobnie, z tego co pamiętam, co hodowca mówił, to chyba lęgowała, tylko samiec jej padł. Samica, po samicy widać, że jest dorosła, bo bardzo charakteryzuje się to tym, że ma takie czerwone pióra na skrzydłach. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że jako tako będzie widać. No ciężko to zauważyć. Tu na samej, przy górnej części skrzydła, zaraz koło głowy jest taka plamka czerwonych piór. No i właśnie tak to można popatrzeć, czy ptak jest dorosły, czy młody. Za to samiec jest cały zielony.
I tak to właśnie wygląda. No ptaki no nie wyglądają na nagraniu na duże, a w rzeczywistości są, no są spore. Nie będę mówił, że nie są, że są małe. No w porównaniu na przykład do amazonek czy do Arno, to no to są mniejsze oczywiście, ale no ten ogon robi robotę, bo no bo ogon mają dość długi. Więc takie dwie pary zawitaję do hodowli. Wolierę będę robił, bo muszę zrobić na Ary, na Amazonki i właśnie na nie. Więc woliera będzie zrobiona, ale to z czasem. Mam nadzieję, że się uda na wiosnę mi to wszystko zrobić. Więc no, będzie woliera zrobiona z kantówek, ale tak to zrobię, że żeby już nie było problemu. Będzie większa od tej, ale będzie obita siatką z dwóch stron, więc no nie będą miały dostępu, ale no tutaj, jak nie wiem czy będzie widać, tutaj otworzę drzwi, może nie będą się bały zbytnio, tutaj się im spodobała ostrość, no tutaj się im spodobała też przez siatkę, są w stanie ją zacząć, tu widać te jaśniejsze kolorki, to na kantówce to właśnie zaczęły się przez siatkę już nawet brać. No więc jest ciekawie, no, ale no zrobię to tak, wiem, że na co muszę zwrócić uwagę, że im to trzeba zrobić solidny boks taki, że no żeby nie zjadły, bo Amazonki, Żako, no to są spokojne, nie niszczą nic. Ary też tu na razie też spokojnie, nic nie niszczą, tak jak właśnie tutaj te niszczyciele, co tutaj są w tym boksie, więc no jest ciekawie. Będę to musiał zrobić dość porządnie. Przynajmniej dla nich to trzeba będzie tak obić, żeby no nie miały za co się zabrać. Mam nadzieję, że będą współpracować ze mną. A jak nie, to się odbiją w lęgach i się odkują i dadzą piękne, ładne, młode. No innej opcji nie ma za te szkody, co porobiły już do tej pory, a to dopiero jeszcze nie minął miesiąc, więc jest ciekawie. No ale chociaż w sumie dobrze, bo się zaklimatyzowały. Chyba się spodobała się im woliera. No i nie nudzi się im w ten sposób. No ale tak jak mówię, no, trzeba będzie zrobić solidną wolierę, żeby tutaj Aleksandrety się nie zabrały za nią, bo no bo no, się szkoda, bo zaraz na początku tak trochę nie fajnie, jakby mi ją zaczęły niszczyć, więc trzeba to zrobić jak najszybciej. W komentarzu chcę zobaczyć, czy będziecie chcieli film z budowy woliery. Będą boksy dla Ary i właśnie mniejsze boksy dla mniejszych papug, znaczy no nie mniejszych, Amazonek, Żako i dla nich. Więc chcę w komentarzach zobaczyć, czy chcecie zobaczyć taki film, czy mam sobie darować i pokazać efekt końcowy. Więc no czekam na odpowiedzi i komentarze. No a w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli tutaj papugi się spodobały, te nowe nabytki. No ja głównie jestem zadowolony właśnie z wielkich, no bo tych papug jeszcze u mnie nie było. Patagonki już były, więc no wiem z czym to się je. No ale tutaj te nowe ptaki, Aksaryta wielka, no to jednak jest już większy ptak. Tak jak sama nazwa mówi, więc no więc będzie ciekawie. Więc jeżeli film się spodobał, to łapka w górę, subskrypcja na kanał, żeby na bieżąco. No i komentarz, czy się ptaki spodobały, no i na temat tego filmu, czy nagrać, czy nie. Więc dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach.